Nie posiedzenie Sejmu, przynajmniej z założenia ostatnie. I na to ostatnie posiedzenie Sejmu Prawo i Sprawiedliwość postanowiło jednak wrzucić komisję do spraw zbadania wpływów rosyjskich, a tak naprawdę komisję, która ma chronić władzę Prawa i Sprawiedliwości i uchronić ją przed ewentualną porażką wyborczą. Widzimy bardzo wyraźnie każdego dnia, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma specjalnie pomysłu na kampanię wyborczą i próbuje eliminować swoich konkurentów, czyli dzisiejszą opozycję demokratyczną, takimi tandetnymi i tanimi chwytami. Bo przecież jak racjonalnie wytłumaczyć, że komisja, która miałaby powstać, przez 15 dni przygotuje jakikolwiek raport? Jak racjonalnie wytłumaczyć, że komisja, która mogłaby się ukonstytuować na przykład 31 albo 1 września, wybrać swoje władze, zasięgnąć opinii ekspertów, wgłębić się i zagłębić w dokumentację, po 2 tygodniach pracy wyjdzie i powie, kto jest winny? My nie mamy absolutnie żadnych wątpliwości, że ta komisja to jeden z kolejnych elementów na mapie wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. I ta mapa wyborcza rozsiana jest właśnie takimi zagrywkami nie fair, nie fair play, bo przecież para referendum, które ma odbyć się w dniu 15 października, ta para komisja, która ma funkcjonować przez miesiąc i ma oczerniać konkurentów politycznych, ta migracja Jarosława Kaczyńskiego i ucieczka przed prawdziwymi liderami opozycji z Warszawy, może do województwa świętokrzyskiego, a może do województwa podlaskiego albo podkarpackiego, pokazuje tylko i wyłącznie, że Prawo i Sprawiedliwość brzytwy się chwyta, a tak naprawdę brzydko się chwyta. My chcemy powiedzieć bardzo wyraźnie, ja chcę zadeklarować jeszcze raz bardzo wyraźnie w imieniu Lewicy. Nikogo do tej parakomisji wskazywać nie będziemy. Nie będziemy brać udziału w tej komisji. I apelujemy do wszystkich pozostałych opozycyjnych, prawdziwych opozycyjnych klubów w tym parlamencie, żeby nikogo do tej komisji nie powoływać. I co najważniejsze, żeby również kiedy takie zaproszenie do tego czy innego polityka, wezwanie do tego czy innego polityka zostało wystawione, żeby nie uczestniczyć w tej hucpie Jarosława Kaczyńskiego. Ale z tego miejsca chcę też bardzo wyraźnie zadeklarować, że jeżeli dzisiejsza opozycja demokratyczna wygra wybory 15 października, to niewątpliwie jedną z pierwszych decyzji powinna być powołana komisja śledcza, która rozliczy i zweryfikuje poczynania Prawa i Sprawiedliwości przez 8 lat. Bo naprawdę tych błędów, wypaczeń, tych przekrętów, tych takich złodziejskich nawyków PiS ma bardzo wiele na sumieniu. I to powinna robić komisja śledcza, która jest opisana w naszym prawodawstwie, która ma odpowiednie kompetencje, odpowiednie uprawnienia. Ona powinna działać przy otwartej kurtynie, ona powinna działać całą kadencję i opinia publiczna, Polki, Polacy powinni dowiedzieć się, co Prawo i Sprawiedliwość robiło przez 8 lat. Nie będziemy brać udziału w żadnym cyrku Prawa i Sprawiedliwości, cyrku Jarosława Kaczyńskiego. Mówimy dość, ale możemy też zagwarantować, że będziemy każdego dnia bardzo ciężko pracować, żeby głos Polek, Polaków, łodzianek, łodzian był widoczny. My z panem senatorem Kwiatkowskim współpracujemy, pracujemy na ulicach naszego miasta, zbieramy wspólnie podpisy, pomagamy, wspieramy sobie, dlatego że pokazujemy, że współpraca, dialog, rozsądek ma sens i tak będziemy robić do 13 października i wierzymy w to głęboko, że 15 będzie sukces, a Jarosław Kaczyński te tandetne zagrywki i za te tandetne zagrywki będzie mógł rozliczyć Joachima Brudzińskiego, ale po wyborach. Szanowni Państwo, człowiek się rozmnaża, a głupota się namnaża. To oczywiście kolejny głupi, idiotyczny i cyniczny pomysł Prawa i Sprawiedliwości. On nie ma nic wspólnego z wyjaśnianiem wpływów rosyjskich, za to jest 100% zbieżny z cynicznym, idiotycznym, podporządkowanym celowi politycznemu zamysłem Prawa i Sprawiedliwości. Powoływanie komisji na kilka tygodni przed wyborami i mówienie, że ona ma służyć wyjaśnianiu czegokolwiek, to oczywiście kpina z nas, z obywateli. Ale fałsz, obłudę i cynizm można wyczuć na odległość i tą fałsz, obłudę i cynizm w tym przedsięwzięciu wszyscy obywatele wyczuwają i jestem głęboko przekonany, że ocenimy to 15 października. Trzymam w dłoniach kilkanaście opinii konstytucjonalistów, które we wszystkich tych opiniach możemy przeczytać jedno.
tak zwana komisja Lex Tusk, będąca powołaniem pod wpływem tej ustawy, jest niekonstytucyjna, jest niezgodna z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego. Każdy z nas, czy to jest Tusk, czy Kowalski, ma prawo do tego, żeby oceniać go w sposób bezstronny, rzetelny i uczciwy. W tym wypadku żaden z tych standardów nie jest zachowany. I tak jak się upominamy o to, żeby nie realizować tej idiotycznej ustawy, tak upominamy się i upominać się będziemy o każdego obywatela, który ma prawo do tego, żeby wszystkie sprawy jego dotyczące były oceniane w sposób bezstronny, rzetelny, a nie podporządkowany chucpie politycznej. I tak jak powiedział pan przewodniczący, pan poseł Tomasz Trela, z satysfakcją jako senacki sprawozdawca weta do ustawy Lex Tusk odnotowuje decyzję wszystkich przedstawicieli sił opozycyjnych, wszystkich klubów i kół poza Prawem i Sprawiedliwością, które wprost stwierdziły, nie desygnujemy swoich przedstawicieli do tej komisji. I mogłoby się wydawać, że nawet przykład z tą komisją, w której wszyscy powiedzieli, nie tylko w kraju, poza PiS-em, ale i nasi przyjaciele na świecie, że ta inicjatywa jest niekonstytucyjna, o tym powiedzieli przedstawiciele Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki, naszego głównego sojusznika, który gwarantuje nam bezpieczeństwo militarne przy tym, co się dzieje za wschodnią granicą. O tym powiedzieli przedstawiciele Komisji Europejskiej. O tym wypowiadała się Komisja Wenecka i inne międzynarodowe instytucje, do których Polska przynależy, a które w oparciu o rzetelne, obiektywne kryteria dokonują poszczególnych ustaw we wszystkich państwach członkowskich. My dzisiaj już wiemy, bo w tym zakresie głos jest jednakowo brzmiący, że ta ustawa, jeżeli już teraz weszła w życie, to nie powinna być procedowana w sensie powołania tej komisji. Ale jeżeli Polki i Polacy myśleli, że Prawo i Sprawiedliwość w oparciu o to oduczyło się łamania konstytucji, to recydywista, narkoman polityczny dalej działa pod wpływem uzależnienia. Na najbliższym posiedzeniu Senatu będziemy procedować tak zwaną ustawę kompetencyjną, która w sposób łamiący konstytucję i ustawy w Polsce ma przekazać kompetencje prezydentowi zabrane rządowi. My gorszący spór o krzesło już kiedyś przeżywaliśmy. PiS chce znowu do tego doprowadzić. Tutaj ponownie mam w rękach kilka opinii konstytucjonalistów, z których wszystkie mówią to samo. Ustawa ta również jest niekonstytucyjna. Jest to ważne, ponieważ jako przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej w oparciu o tę opinię będę koleżankom i kolegom senatorom rekomendował odrzucenie tej ustawy w całości. Jeżeli PiS i prezydent mówią, no ale przecież wprowadzamy zapis, że na przykład przedstawiciele polscy w instytucjach europejskich będą powoływani w uzgodnieniu między prezydentem a rządem, to po pierwsze oznacza to, że PiS boi się przegranych wyborach. Tchórz chowa się do nory i próbuje zasłonić do niej wejście zapisami ustawy, które są niekonstytucyjne. I uwaga, ten tchórz polityczny jednocześnie rozwala nam instytucje państwowe, bo zapis o porozumieniu w postaci uzgodnienia między rządem, mam nadzieję, że wyłonionym przez dzisiejszą opozycję demokratyczną po wyborach, a prezydentem, to jest powielenie zapisu, który mówi, że Kolegium Najwyższej Izby Kontroli powołuje prezes wraz z marszałkiem Sejmu. Do czego to doprowadziło? Że 19-osobowe Kolegium NIK-u, uwaga, od września będzie liczyć 3 osoby, a marszałek Sejmu z PiS-u, pani Witek, mówi, że to jest kworum. Przepraszam, każdy, kto nas słucha, niech pomyśli, z kim mamy do czynienia, z jakimi cynikami politycznymi i, przepraszam, nielotami matematycznymi, bo jeżeli ktoś mówi, że kworum od 19 jest 3, to urąga podstawowej wiedzy i urąga ułamkom inteligencji, a na szczęście Polacy są mądrzejsi niż się przedstawicielom PiS-u wydaje. Dlatego mam nadzieję, że to weto Senatu będzie skuteczne. I na koniec pozwólcie Państwo na sentencję, bo nie sposób tego nie skomentować. Kiedy słyszy się, że Jarosław Kaczyński ucieka z Warszawy, żeby nie kandydować w Warszawie, to mogę tylko powiedzieć, że bohaterom dzwonią, a tchórzom zęby.
mam nieodparte wrażenie, że zęby prezesa Kaczyńskiego latają we wszystkie strony i żeby zrobić szczękościsk polityczny, prezes Kaczyński wymyślił, będę kandydował ze Świętokrzyskiego. Ale to nie zmieni tego, że PiS te wybory przegra. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Panie senatorze, mam pytanie, bo mówił Pan o komisji do spraw zależności Rosji, nazwijmy ją w skrócie. Pan stanie przed taką komisją, gdyby ona została powołana, bo przecież pamiętamy, że pan... Panie redaktorze, ale, ja mogę skończyć? Ale pan namawia do łamania prawa, do stawania przed nielegalną komisją. Dziennikarz papu namawia do łamania prawa. Naprawdę, panie redaktorze. Proszę się uspokoić. Panie redaktorze, nie mogę się uspokoić, kiedy dziennikarz publicznych mediów namawia do łamania prawa. Da mi pan powiedzieć coś? Ależ proszę, jak pan chce zadać pytanie, które będzie obiektywne, prosimy. Proszę pana, nie ma pytań obiektywnych, są tylko rzetelne. Są nierzetelne odpowiedzi i nierzetelne. Panie redaktorze, pan jako były dziennikarz telewizji publicznej w Łodzi, bardzo dobrze, że mówi o standardach dziennikarskich, słucham uważnie. Pan mówi o standardach politycznych, a obraził pan człowieka, Jarosława Kaczyńskiego, który najprawdopodobniej przyczynił się do tego... Sekundę. Czemu pan mija się z prawdą? Kto obranił tu prezesa Kaczyńskiego? Panie redaktorze, zacytuję aforyzm. Bohaterom dzwony dzwonią, a tchórzom zęby. I teraz zapytam pana, czy pan ma pytanie, czy przyszedł tu bronić prezesa Kaczyńskiego? No ale przyszedł pan bronić prezesa Kaczyńskiego. Panie redaktorze, powtórzę jeszcze raz. Do każdej legalnie powołanej komisji się stawia. A teraz o pańskie uwarunkowania. Pan był w 2010 roku ministrem sprawiedliwości, jeśli się nie mylę. Pan był świadkiem tego zbliżenia rządu Donalda Tuska do Rosji. Gościł pan tutaj nawet w manufakturze pana Konowałowa, pańskiego odpowiednika w Rosji. Jak to się ma do tego, o czym mówią rządzący? Czy pan się czuje odpowiedzialny za to? Bardzo dziękuję za to pytanie. Jak wszyscy wiedzą, jako minister sprawiedliwości polskiego rządu na piśmie wystąpiłem do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, powołanego przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, o to, żeby wystąpił do strony rosyjskiej o powołanie wspólnego zespołu śledczego, co by umożliwiło dostęp przez polskich prokuratorów natychmiast do dowodów. Nie rozumie, dlaczego prokurator generalny powołany przez prezydenta rekomendowanego przez PiS odrzucił mój wniosek. Tego samego dnia, kiedy ja o to wystąpiłem, powołując się na inne zespoły śledcze, które działały, polskie i innych krajów, prokurator Seremet bez żadnej analizy odpowiedział mi, że nie widzi on takiej potrzeby. Jest to dla mnie decyzja niezrozumiała. Bardzo żałuję, że nie byłem już wtedy prokuratorem generalnym, tylko był prokurator generalny powołany przez prezydenta z PiS-u, bo dzisiaj pewno ta fałszywa, kłamliwa, nieuczciwa narracja, że ktoś oddał śledztwo, nie miałaby racji bytu. Ale na szczęście są dokumenty. Prokuratura dysponuje dokumentem, który przekazałem, kiedy tam byłem, o moim pisemnym wniosku o powołanie wspólnego zespołu śledczego. Jestem głęboko przekonany, że każdy uczciwy człowiek będzie mi dziękował za moje pismo, a nie zadawał pytania sugerujące, jakoby było inaczej. Bo każdy, kto kieruje się prawdą, uczciwością i rzetelnością, wie, że takie pismo wystosowałem i jaki był wniosek mój w tej sprawie. Pismo to kierowałem jako minister rządu, w którym byłem ministrem sprawiedliwości. Nie chciałbym mówić tak, ale taka jest prawda, że jeżeli ktoś oddał śledztwo w sprawie smoleńskiej, czyli idąc tokiem narracji w tym tak zwanym obiektywnym pytaniu, które przed chwilą padło, tak zwanym rzetelnym pytaniu, które przed chwilą padło, to śledztwo oddał prokurator generalny powołany przez PiS i to jest najlepsza puenta do tego pytania. A ja jeszcze chciałbym tylko dopowiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość rządzi 8 lat. Kiedy rzeczywiście byłoby coś na rzeczy, to Jarosław Kaczyński, najpierw Beata Szydło, później Mateusz Morawiecki, Zbigniew Ziobro, który jest prokuratorem generalnym wątpliwej jakości, ale jest, przez 8 lat mógłby tę sprawę wzruszyć.
mogłoby być śledztwo, mogłyby być przesłuchania. Mają w dyspozycji wszystkie służby, które są zależne od państwa polskiego. Przez 8 lat absolutnie nic nie zrobili. Nie było żadnego tematu. Teraz temat się pojawił, bo jest kampania wyborcza i wszyscy obywatele powinni to wiedzieć. Nie ma żadnych wpływów rosyjskich w politykach dzisiejszej opozycji. Jest tylko i wyłącznie kampania wyborcza i chęć oplucia, oczernienia polityków dzisiejszej opozycji przez media rządowe, które są opłacane z pieniędzy wszystkich podatników. Będziemy to mówić bardzo wyraźnie, będziemy mówić to na każdym spotkaniu, będziemy przekonywać do tego obywatelki i obywateli, że te wszystkie propozycje Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, Zbigniewa Ziobry, to jest tandetna kampania wyborcza za pieniądze wszystkich Polaków. Po 1989 roku mieliśmy kilkanaście różnych wyborów samorządowych, parlamentarnych, europejskich, prezydenckich. Takiej tandety, jaka jest teraz w tej kampanii, tak wykorzystywanych służb państwa i pieniędzy publicznych nie było jeszcze nigdy. Ale powiem panu i państwu jeszcze jedną rzecz. Po 15 października te wszystkie pseudo-referenda, te wszystkie pseudo-komisje i komisyjki zostaną dokładnie rozliczone i opinia publiczna dowie się, ile budżet państwa na to przeznaczył, naszych pieniędzy, żeby Jarosław Kaczyński mógł mieć iluzję zachowania władzy. To wszystko będzie wyjaśnione. Ale wie pani, naprawdę oni nas mogą karać, oni mogą nas wzywać, oni nas mogą obniżać nasze wynagrodzenia, bo to robi pani marszałek Witek w Sejmie, ale to nie zmieni faktu, że z prawdą się nie wygra. My się naprawdę ich nie boimy. Mnie próbuje pozwać do sądu telewizja rządowa, groziła mi pani Pawłowicz, groził mi pan prezes Obajtek. Ja naprawdę ich się w ogóle nie boję. Jak chcą wzywać, jak chcą przesłuchiwać, niech próbują. To obywatele 15 października zdecydują, na kogo pójdą zagłosować. I nie będą głosować na komisję, na fundację, na referendum Kaczyńskiego, tylko będą głosować za tym, jak Polska ma wyglądać przez kolejne dekady, czy ma być silna w Unii Europejskiej, czy ma być wzmocniona w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, NATO, czy ma korzystać z pieniędzy europejskich, czy ma być nowoczesna edukacja, dobra ochrona zdrowia, budownictwo mieszkaniowe na wynajem i czy Polska ma być uczciwa. I na tym nam najbardziej zależy. I temu jesteśmy poświęceni. A my naprawdę z tym fałszerstwem, które każdego dnia szerzy się z mediów rządowych, sobie poradzimy. Bo media to jedno, a praca, rozmowa na ulicy to zupełnie coś innego. Szanowni Państwo, to jest właśnie kluczowe, bo można sobie zadać pytanie, po co PiS wrzuca Lex Tusk nagle, po co mówi, że on tropi jakichś agentów po 8 latach rządzenia. Bardzo prostego względu. PiS nie chce mówić o drożyźnie, PiS nie chce mówić o inflacji, PiS nie chce mówić o tym, że nic nie zrobił w sprawie mieszkań, PiS nie chce mówić o tym, że rozdawał miliony złotych na kupowanie w ramach programu ministra Czarnka wille dla osób prywatnych. Do końca życia będę miał ten obrazek w pamięci, jak w prywatnej garderobie dżentelmen oprowadzał po willi po Elblągu, pokazując swoją szczoteczkę do mycia zębów w łazience, zabawki swojego dziecka i zupę, którą gotował w kuchni, w nieruchomości, która była kupiona za pieniądze obywateli, bo miały tam być prowadzone działania edukacyjne dla dzieci. I te wszystkie działania związane z tym hukiem politycznym, z tym dymem, z tym kurzem mają przykryć rzeczywisty obraz tego, co zostanie po rządach PiS-u. Zostaną ogromne długi, zostaje drożyzna, zostaje to, że Polacy, jeżeli odliczymy od ich wynagrodzeń inflację, mają mniej pieniędzy niż mieli w przeszłości. I ja znowu, bo dzisiaj jakoś szczególnie jestem uwrażliwiony na poetów, powiem do kolegów z PiS-u. Puste beczki najwięcej hałasu robią, jak po politycznych kamieniach się toczą. Na szczęście w pewnym momencie się zatrzymają. Te się zatrzymają 15 października. A można zapytać o Łódź? Co panowie w swoim programie mają dla Łodzi? Bardzo się cieszę z tego pytania. Szanowni Państwo, trudno w to uwierzyć. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek nie szanuje, gardzi,
łodzianami, bo nie mam innego określenia, jeżeli ustawa łódzkiej metropolii, dla naszych obywateli najważniejsza, od lutego 2020 roku prace nad nią w Sejmie zostały wstrzymane. Czemu łodzianie mają być gorsi od mieszkańców Śląska i Zagłębia? Oni mają ustawę metropolitalną, która powoduje, że więcej pieniędzy zostaje tutaj na miejscu z naszych podatków. I jeżeli od lutego 2020 roku ustawa przyjęta przez Senat, przez marszałek Sejmu nie została nawet skierowana do Sejmu, to jak to inaczej określić, jak brak szacunku dla mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego, którzy tą ustawę od początku popierali. Ta ustawa została poparta jako projekt przez mieszkańców Łodzi, bo z tą ustawą startowałem w wyborach 4 lata temu, dotrzymałem słowa, ustawa została przegłosowana, przyjęta przez Senat. Uwaga, Sejmie, marszałek Sejmu zamroziła pracę nad tym projektem. Upominamy się o tą ustawę. Jak opozycja wygra wybory, to będzie to pierwszy projekt, do którego wrócę w przyszłym Senacie, bo ja szanuję łodzian i nie dam poniżać łodzian przez tych, którzy blokują ustawę o łódzkiej metropolii, bo my... Pan redaktor słusznie zauważa, pan redaktor, ale czy mogę odpowiedzieć? Dla Łodzi ustawa o łódzkiej metropolii jest absolutnie kluczowa, bo daje nam dodatkowe 1 mld zł w ciągu jednej kadencji parlamentu. Ja wiem, że politykom PiSu jest wstyd, że zablokowali tą ustawę. Ten wstyd mogą zmazać w jeden sposób. Tak jest, jak ta ustawa będzie przyjęta. To ja dołożę, bo jak jesteśmy o pieniądzach, to pójdę za głosem pana senatora. Do ustawy metropolitalnej trzeba dołożyć odblokowanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. To jest 270 miliardów w skali całego państwa. To są gigantyczne miliony na rozwój naszego miasta, infrastrukturę, szpitalnictwo, inwestycje w edukację i ochronę środowiska. I do tego dołożę drugi element programowy. Lewica opowiada się za budownictwem mieszkaniowym na wynajem. Na ten cel w skali kraju chcemy przeznaczyć 20 miliardów każdego roku. Jeżeli miasto Łódź wskaże grunty, dostanie na te grunty pieniądze i będzie budowało mieszkania na wynajem. Jeżeli miasto Łódź złoży wniosek, dostanie pieniądze na zagospodarowanie swoich pustostanów. I to są realne propozycje, które senator Kwiatkowski i poseł Tomasz Trela mają dla mieszkańców Łodzi, a to tylko jedne z niewielu, bo o kolejnych będziemy jeszcze mówić. Ja jedną deklarację złożę. Publicznie będę mówił, że pani marszałek szanuje łodzian, jeżeli na tym posiedzeniu Sejmu, które jest w tym tygodniu, projekt będzie odblokowany i przyjęty przez Sejm. Jeszcze zdążymy. Pani marszałek, proszę i apeluję, ponad podziałami politycznymi, niech pani skieruje do dalszych prac skutecznie, żeby posłowie przyjęli ustawę o łódzkiej metropolii, tak przez łodzian i mieszkańców województwa łódzkiego oczekiwaną. Wtedy będę pierwszym, który będzie mówił, że doceniam pani gest i to, że nie blokuje pani politycznie ustaw, które blokuje pani tylko dlatego, że przygotował ją senator opozycji, a że rozwiązuje ona problemy mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego. Bardzo o to proszę. Chciałbym mieć możliwość podziękowania pani za to, że jest pani marszałkiem wszystkich Polaków, a nie tylko tych, którzy się utożsamiają z Prawem i Sprawiedliwością. Dziękujemy.